Jak podaje portal MarketWatch, Arabia Saudyjska ponownie stara się o to, aby cięcie wydobycia było możliwie jak największe i chce przekonać producentów spoza OPEC, aby pomogli w obniżeniu światowej podaży o 2%. Plan Arabii Saudyjskiej może się jednak nie spodobać Iranowi oraz Irakowi, a więc drugiemu i trzeciemu największemu producentowi ropy w OPEC. Również rosyjski minister do spraw energii powiedział wczoraj, że jego kraj zamierza jedynie zamrozić wydobycie, a nie je ciąć. Propozycja Arabii Saudyjskiej, największego i najbardziej wpływowego członka kartelu, znalazła się w centrum uwagi rozmów trwających w tym tygodniu w siedzibie OPEC. Natomiast decyzja OPEC odnośnie tego, w jaki sposób zmniejszyć produkcję celem zmniejszenia globalnej nadpodaży ropy, już w środę 30 listopada. Arabia Saudyjska proponuje ustalić pułap produkcji na poziomie 32,5 miliona baryłek dziennie, podawały osoby zaznajomione ze sprawą. To więcej niż 1,1 miliona baryłek dziennie od obecnego wydobycia krajów OPEC oraz wartość przy górnym pułapie cięcia ustalonym na nieformalnym spotkaniu kartelu we wrześniu.